Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Radni. Żeby nie było tak różowo i kolorowo, że wszyscy mówią, jak jest pięknie, chciałbym zwrócić uwagę na kilka aspektów i powiedzieć, dlaczego nie zagłosuję za tym budżetem. Po pierwsze, kolejny raz w tym budżecie widać olbrzymie ryzyko utraty pracy przez kolejne osoby zatrudnione w jednostkach nadzorowanych przez powiat. Są to niczym nieuzasadnione cięcia. Pan radny Jerzy Zuba mówił o aktywności. Ja uważam, że przez 2 lata nie widać kompletnie aktywności w żaden sposób. Dlaczego? Dlatego, że poprzednie budżety oscylowały na poziomie 100 milionów złotych, ponad 100 milionów złotych. Obrazowo powiem, zbliżało się do poziomu miasta Sanoka. Obecnie miasto Sanok ma budżet, nie licząc programu 500+, bo z programem 500+ to jest kwota 150 milionów, bez tego programu to jest 130 milionów złotych. My niestety dołujemy, bo nasz budżet jest na poziomie 83 milionów. W mojej opinii są to złe decyzje likwidacyjne, które miały miejsce w ostatnich 2 latach, decyzje ograniczające nabory do liceów. Odbiły się one w zdecydowanym stopniu na niskim poziomie budżetu. Do tego dochodzi brak aktywności w pozyskaniu środków. Budżet jest na poziomie 83 milionów. Wkrótce gmina Sanok będzie uchwalała swój budżet, do którego zawsze gminie Sanok do budżetu powiatu było bardzo daleko. Obecnie jest to budżet na poziomie 82 milionów złotych. To jest gmina 20-tysięczna, pierścieniem Okara Sanok. Cały czas zmieniają się decyzje. Nie wykorzystujemy wnioskowanych pieniędzy, bo wnioskowaliśmy na wsparcie szpitala 2,5 miliona złotych, oddaliśmy te pieniądze. Podejmowaliśmy uchwałę na tej sali dotyczącą windy przy zespole szkół nr 5. Nie wykorzystaliśmy tych środków, a wiadomo, że winda przy tym budynku, niezależnie jak on będzie zagospodarowany, będzie potrzebna. Stoi pusty budynek, na którego musimy ułożyć koszty. Podobnie jest z burską szkołą. Cały czas nasz poziom oferty i różnorodność oferty edukacyjnej jest coraz mniejsza i uboższa. Mowa o niedoszacowanych budżetach Muzeum Historycznego, a dzisiaj główny temat i wiodący Młodzieżowego Domu Kultury. I co słyszę? Zdziwiony. Mocno ograniczane nagle definicje słowa kultury. No jestem w szoku, gdy od kolegi Jurka słyszę, że podpisuje się pod słowami wcześniej wypowiedzianymi przez panią Alicję Wosi. Kultura z łaciny colere, uprawiać, dbać, pielęgnować, kształcenie. Także to nic innego. Nauka języków obcych to jest nieodzowna część kultury. A to, że wspieramy osoby ubogie, mówimy o tym i szukamy, jakie osoby korzystają z tego oferty Młodzieżowego Domu Kultury. Drodzy Państwo, Sanok jest 40-tysięcznym miastem, który jest częścią powiatu sanockiego. Gminy ościenne, jak gmina Sanok czy gmina Zagórz, są częścią powiatu sanockiego, które mają prawo korzystać też z Młodzieżowego Domu Kultury. W naszych szkołach, gdy popatrzymy, też chodzą uczniowie z różnych części, a szkoły mieszczą się tylko i wyłącznie na terenie miasta Sanoka. To tak pokrótce, żeby uzasadnić swoje głosowanie nad projektem budżetu na przyszły rok, który będzie negatywny. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nie rozumiem wypowiedzi pana Liśnika, jednego z wielu stwierdzeń, mianowicie obarczanie nas winą za oddziaływanie geologii. Myśmy się tutaj tłumaczyli, że inwestycja planowana na tak późny okres czasu nie umożliwi nam zrealizowania. Staliśmy przed tematem, że przy dużym ryzyku oddajemy, a myśmy postanowili ubiegać się o następny rok o przywrócenie tej inwestycji. Myślę, że pan starosta rozumie tę sytuację i te zarzuty są w ogóle bez pokrycia. Mogę tego
Ósmileczka. Dotyczy wniosku do premiera w sprawie przyznawania się w ogóle rezerwy budżetowej na przeniesienie działu alergologii Szpitala Specjalistycznego do nowej lokalizacji. W związku z utrzymaniem pisma dnia 29 października 2014 roku znalazłem po kolei powiat sądecki uprzejmie informuje, że planowany do wykonania zakres inwestycji przekracza możliwości wykorzystania ewentualne przyznanych środków do końca bieżącego roku. Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia oraz jego znaczenie dla przyszłego funkcjonowania szpitala, są wcześniej standardów, które zostały określone przez ministra i zostały składane na polegające na budowie, prośba o złożenie wniosku przez panią wojewodę o pomoc finansową z rezerwy ogólnej państwa w roku 2015. Jak pan nie widzi w tym momencie, nie pamięta, jak pan pisał o te środki na laryngologię i nie dostał tam tych środków, mało z tego, deklarował się w prośbie o środki na 2015. Nikt do tego nie wrócił. Myśmy nie mieli żadnych szans z panią Małgorzatą Chomyć i Śmigielską dostać czegokolwiek. Zostaliśmy poza nawias wyrzuceni. A my w tym roku mamy dużo większe szanse na to. Przepraszam, ja się pytałem teraz, ja wykończę. A czy złożył pan wtedy? Panie radny, ale przepraszam, teraz po kolei powiemy. I w tym układzie my liczymy, że może nam się w tym roku 2015 cokolwiek, 17 uda. Pan natomiast po tym, co pan złożył na następny rok pan niczego nie wywalczy. Natomiast ta wypowiedź o naszym budżecie jest bardzo ciężka i trudna do wykazania. Ja pozwolę sobie, szanowni państwo, parę kwestii poruszyć. Odnoszę się nie tylko do wypowiedzi dzisiaj pana, ale wielu wypowiedzi medialnych, w pierwszej kolejności samych, wyrywkowo w innych mediach, atakujących w sposób bezprostosowy powiat sanowski, zarząd powiatu i mnie również coraz częściej osobiście. Opozycja, a szczególnie były starostka pan Nieźnik, stawiając absurdalne i bezpodstawne zarzuty, zmniejszając po raz kolejny, zmuszali mnie po raz kolejny do tłumaczenia tych samych rzeczy, jest w tym wypadku niepoważny. Państwo, jeśli pozwolą, ja sobie wyjdę tam do mównicy, dobrze? Proszę bardzo. My uważamy, że słowa, iż budżet jest słaby i nierozwojowy, między innymi sama, odnosi się w pierwszej kolejności do was państwo, jako do poprzedniego zarządu, do poprzedniej kadencji, a nie do nas. Chciałbym w stosunku do poprzedniej kadencji porównać raz jeszcze, mówiłem to o tym prawie rok temu, sposób finansowania i utworzenia budżetów powiatu sięga nawet trzy kadencje wstecz. Porównanie i podanie kwot najlepiej świadczy, że polityka poprzedników i naszej sytuacji jest całkiem odmienna, całkiem inna. Weźmy na przykład rok 2012, o którym pan starosta Niżnik chwali się w mediach również, że w roku 2012 to był rekord, jeśli chodzi o ilość uzyskanych środków i wzorowy sposób, w jaki realizuje wykonanie tego budżetu. Chwali się, że najlepszym w kadencji budżetem w rzeczywistości jest to rekordowy kredyt, prawie 21 milionów złotych. Pozwolą państwo, że uszczegółowię. Na zwrot kredytu w 2012 roku przeznaczono 8 milionów złotych. Nadwyżka budżetowa do przeniesienia na następny rok wynosiła 1 milion złotych. Z prostego wyliczenia wskazuje, że rzeczywisto przyrost zadłużenia w jednym roku 2012, który miał być rekordowy, to prawie 9 milionów, ponad 9 milionów złotych. Łączny kredyt za całą kadencję to jest 39,5 miliona złotych. Dla porównania, za pana starosty Krawczyka, rekordowym rokiem, jeśli chodzi o wielkość zaciągniętego kredytu, to było 14 milionów złotych, nie 21. Na powyższe cele, tak jak poprzednio, okazuje się, że na spłatę poszło 6,7 miliona złotych. W budżecie na następny rok nadwyżka budżetowa wynosiła ponad 4 miliony złotych, co daje roczny przyrost zadłużenia w wysokości niecałych 4 milionów złotych w stosunku do ponad 9 w tym drugim rekordowym pana roku.
pensji nie możemy bez żadnego kredytu zrobić wielkich, poważnych inwestycji. Porównując te dane, to wyraźnie widać. Jeżeli działania pana Nerznika ma być, jak uważa on sam, efektem jego gospodarności, pogrywającej się na zaciąganiu kredytów bez wyobraźni, to zrozumiałe, że koniec dla powiatu już w okresie 2012 roku właśnie bliski. W 2013 roku dokonano konsolidacji. Ustawiono możliwości rozwiązywania nowych, zablokowano możliwość zaciągania nowych kredytów. Uciekając pod biletyny finansowej, zawieszono na rok 2011, 2014 i 2015 spłatę rat kredytu. Zero. Albo resztówki tylko wyzywały jakieś wychodziły. To był naprawdę ruch, ucieczka od odpowiedzialności. Chcę powiedzieć, że kredyt konsolidacyjny nie zezwolił nam prawie minimalnie na obniżenie oprocentowania, bo wydłużając kwotę spłat do 2028 roku, przeniesienie tego powodowało czasem w sumie większe odsetki, jakie mielibyśmy do zapłacenia, gdybyśmy płacili na bieżąco, tak jak wychodziło nam z rat kredytowych na bieżąco do zapłaty. Przypominam, że bez konsolidacji byłego starosty Nerznika spłaty kredytów w roku 2012 wynosiłyby 9 milionów złotych, przepraszam, 13. 2013 8 milionów złotych rok po roku, żeby płacić normalne raty, jakie wynikały po całej działalności powiatu, łącznie z pana ostatnio dwoma latami tej kadencji. Nie było takiej fizycznej możliwości w ogóle, żeby jako powiat istnieć. Coś musieli zrobić? Konsolidację przyłożyć na następną kadencję i jakoś do końca kadencji dotrwać. Nie mówię inwestować, tylko dotrwać. Przy tak działającym poprzednim zarządzie należy stwierdzić, ale i tak, bez akceptacji większości radnych, bo nie uzyskał, głosowanie w 2013 roku. Absolutnie. Ja sprawdzałem przy dzisiejszym spotkaniu. Nie dostał pan odpowiedniej ilości głosów, żeby uzyskać absolutorium. Co jednak wykorzystał pan do końca i był pan starostą bez uzyskanego absolutorium do końca czteroletniej kadencji. Jeżeli chodzi o pracę poprzedniego starosty, to omówienie zjawiska, to co mówię, potwierdza, że były one wynikiem nieprzemyślanych bądź celowych zaniedbań podejmowania złych decyzji. My nie dzielimy rady w dniu dzisiejszym, że z niektórymi radnymi z opozycji jest możliwość dalszej współpracy i jest coraz lepiej, ale niektórzy z drugiej strony stawiają, no w tym wypadku pan Kozorek praktycznie tylko przejął, absurdalne zarzuty. Ciągłe zarzuty, donosy, gdzie tylko można, uderzające, mamy potwierdzenie to w pismach, które dostawaliśmy tłumaczące, że były skierowane stąd na przykład do wojewody zapytania różne ze wskazaniem na niego nieprawidłowości. Cieszę się, że w opozycji coraz wyżej, więcej osób patrzy realnie i pozytywnie na zachodzące zjawiska. Liczymy, że współdziałanie będzie się układać nam coraz lepiej. W sumie powinniśmy jeszcze jedną rzecz uwypuklić Państwu. Po dwóch latach pracy nie był on w stanie poradzić sobie finansowo. Aby przetrwać na miejscu, powinien wszystkie spłaty obecnej kadencji dalej aż do roku 2028 roku nie przynosić. Bo to była tylko ucieczka do odpowiedzialności. Przerzucenie w tym momencie nie mówimy, że na nas, proszę pana, tylko na tych, którzy mieli przyjść. Kto by nie był? Ta świadomość, że doprowadzi, no powiat do tego właśnie pan starosta Nerznik miał już pod koniec 2012 roku po tej sytuacji finansowej. Postanowił, brutalnie mówiąc, uciec od problemów, których był pan sprawcą i zostać wójtem gminy.
jak i gminy, gmina same potrafiły wydarzeniu dotyczącym pana wójta poprzedniego. Przy tym katastrofalnym zadłużeniu postanowiono odejść z pracy, startując nowych wyborach. No nie wiem, czy to byłby awans. Starostka w wyborach z dnia 4 sierpnia, bo druga tura była 18 sierpnia 2013 roku, startuje i przygrywa. Jest pan na ostatniej pozycji, na drugiej pozycji. Pamiętam doskonale, sam byłem wtedy radny, był pan radny. Nasz dzisiejszy kolega również radny. Niemniej... Pan nazwisko mojego? A nie wiem, czy pan sobie życzy. Proszę bardzo. Przecież to nie jest zastrzeżone. Ale nie mam no, zamiaru odmrzeć jakimś drugim tym, ale jak najbardziej w wyniku w tym momencie też gratuluję. Taki był, bo w drugim miejscu było coś. O tym, że jest duża szansa na to, że zostając wójtem, w pewien sposób odciąży pan gminę, o którą pan zabiegał, świadczy o tym nawet, że bez bliżej nieuzasadnionych przyczyn przejął pan od gminy w roku 2012, przed wyborami w każdym razie, most na Dobrej, sprzedał pan gminie piąte piętro na ulicy Kościuszki. Takich działań było wiele więcej wymierzonych, liczących na bardzo dobrą, jak już szczególną współpracę z urzędem gminy. Po wyborach mówi się pan do pracy w pracy. Ta metoda działania dla poprzedniej rady to droga, jest nauka, tak jak mówiłem poprzednio, kosztuje. Rada już wtedy zrozumiała, że udzielenie panu absolutorium nie zasłużył pan na to i nie zostało udzielone, mimo że pan dalej kontynuował. Proszę państwa. W naszej sytuacji muszę się również odnieść do naszego w tym momencie powiatu. Mija w tym momencie 2 lata od momentu, kiedy my rządzimy. Stanęliśmy rzeczywiście przed bardzo trudnym zadaniem. Mamy duże trudności z realizacją naszych zamierzeń i ich możliwościami ze względu finansowych. Nie możemy brać kredytów żadnych, a chcemy cokolwiek dobrego dla powiatu zrobić. My próbujemy te sprawy pogodzić, przeznaczając na inwestycje środki, które pochłaniały w poprzedniej kadencji w sposób nieuzasadniony potężne wydatki. Te wydatki już jest ograniczone. I stąd możemy robić, nie w rewelacyjnym zakresie, ale to, co robimy. Dokonaliśmy restrukturyzacji oświaty, jeśli chodzi o utrzymanie placówek również i kadrowe sprawy. Kadrowe sprawy, gdzie tak rekordowego zatrudnienia w historii powiatu, jak pana kadencji, jeszcze nie było. Podjęcie działalności oszczędnościowej dla wszystkich danych na placówkach to wynika również nie z tego, że my chcemy cokolwiek dokuczyć komuś w jakiś sposób, bo to zostajemy często posądzani, ale my musimy doprowadzić do tego, żeby w miarę normalnych warunkach te wszystkie placówki funkcjonowały dalej. Proszę państwa, te podjęte działalności w pierwszym rzędzie mają służyć do tego, aby umożliwić nam spłatę 3,3 miliona rocznie średnio do roku 2028. Proszę państwa, pozwólcie państwo, że dalej się nie będę rozwodził, żeby nie powtarzać tych samych sformułowań i zdań, które były tutaj w poprzednich wystąpieniach już odczytane. Liczę na to, że współpraca nasza będzie dalej się układać bardzo dobrze i jesteśmy gotowi jako zarząd przyjmować wszystkie słowa krytyki, uwagi, ale nigdy nie możemy sobie dalej pozwolić na to, żeby to była w żaden sposób nieuzasadniona krytyka, w większości prowadzona nawet nie z sali rady, tylko przez media, co łatwo też jest się w stanie. Czy każdy na to jeszcze? A jeszcze przepraszam, że skończę. Jeśli będzie ze strony państwa oczekiwanie, żeby punkt widzenia mojego z doświadczeniem w iluś tam latach każdy z państwa mógł ode mnie otrzymać, dotyczy to wszystkich, którzy mieli pewne doświadczenie również na współpracy, nie będzie to ocena, ale również odniosę się do wielu innych tematów. Dziękuję. Tak, tak, oczywiście. Proszę bardzo, ad vocem pan radny Liściński. Po pierwsze, 10 czerwca 2015 roku, czyli pan, panie starosto konieczny, wziął kredyt konsolidacyjny na 12 milionów złotych z rozłożeniem okresu spłaty do
końca 2028 roku, to a propos, w 2012 roku my konsolidowaliśmy kredyty, co nie jest podane w naszych dokumentach. Chciałbym się dowiedzieć, prosiłem o to panią skarbnik, z jakiego okresu były to kredyty i jakie konsolidowaliśmy, o to panią skarbnik poprosiłem. Mam nadzieję, że odpowiedź jako wniosek formalny dzisiaj składam, chciałbym otrzymać. Widzę, że głównym i takim dominującym sposobem mówienia to jest mówienie nieprawdy i kłamstw, ponieważ chciałbym, aby pan doprecyzował i na papierze przedstawił mi, jakie donosy i gdzie, ile i w jakiej treści złożyłem, do kogo. Ponieważ żadnego donosu nie składałem nigdy. Złożyłem zapytanie do wojewody, o czym informowałem tutaj na sesji, ponieważ mieliśmy wątpliwości z racji tej, że zarząd udzielił dotacji stowarzyszeniu, któremu przewodniczy pan starosta Krawczyk. Dla mnie było to wątpliwe, dlatego takie pytanie wysłałem do wojewody, podpisałem, a jak pan wie, donosy są anonimowe. Jeżeli chodzi o 2013 rok, to jak pan wie, niech pan nie przekręca faktów, nie otrzymałem absolutorium, tylko wniosek był o nieudzielenie absolutorium. I za nieudzieleniem absolutorium, z tego co pamiętam, mogę się mylić, głosowało tylko 6 osób. Czyli wniosek o nieudzielenie nie uzyskał opinii. Także nie było żadnych podstaw, był złożony odwrotnie niż zazwyczaj to się działo. Mówi pan poprzednicy. Ja się dziwię, że w trzeciej osobie. Cenię za odwagę, że poprzednicy, ale warto mówić my, panie starosta. Niech pan głosów nikomu nie liczy, że przegrałem jedne wybory czy drugie wybory. Niech pan powie, ile pan uzyskał głosów jako radny do Rady Powiatu Sanockiego. Głównie słyszymy, nie możemy, nie da się, trudności, przeszkody, boczny tor. Przytoczył pan moje pismo do pani wojewody z końca kadencji 2014 roku z prośbą o promesę na 2015 rok, żebyśmy, mając doświadczenie, bo przenieśliśmy oddział neurologii, w bardzo krótkim czasie otrzymaliśmy pieniądze, udało się to zrobić, przenieśliśmy. Doskonale pan o tym wie, ponieważ był pan wtedy radny. Mało tego, rok później dostaliśmy pieniądze, też z rezerwy premiera, też na koniec roku wybudowaliśmy most w Pastwiskach. Pan wie doskonale o tym, że dało się, zrobiliśmy, wykorzystaliśmy te środki, mimo że czas był mocno ograniczony, a most nie jest zwykłym mostkiem przez rzekę. Kto jeździ na narty, ten wie, o czym mówię. I zdążyliśmy, nie baliśmy się podejmować odważnych decyzji. Czy w 2015 roku ma pan poświadczenie odmowy od pani wojewody Chomycz nieudzielenia wsparcia? Wysłał pan wniosek? No nie. Dlatego prosiłbym o mówienie prawdy, nie insynuowanie sytuacji, które nigdy nie miały miejsca, trzymanie się faktów, nie mówienie nieprawdy i kłamstw. Bo jak pan się przyjrzy konsolidacji tym wszystkim kredytom, to przytacza pan 2012 rok. Mówiłem już o tym, pan doskonale też o tym wie. Wtedy mieliśmy projekt partnerski Polska-Słowacja. Słowacy byli liderami. Było opóźnienie o 1,5 roku wypłaty transzy 6,5 miliona złotych. Otrzymaliśmy je rok później, w 2013 roku, ale już o tym pan nie mówi. W 2012 roku, też jak pan popatrzy do materiałów, doskonale pan wie, 1 sierpnia podpisaliśmy kredyt konsolidacyjny. No również, to jest kwota, to jest podana 7 300 tysięcy złotych. Oczywiście w tych materiałach jest tylko umowa napisana. Już nikt nie dopisał kredyt konsolidacyjny, BGŻ. Też warto napisać, z jakiego okresu, jakie kredyty były wzięte do tego kredytu konsolidacyjnego. Jak pan troszeczkę poczyta ekonomii, to pan będzie wiedział, że te kredyty konsolidacyjne, które brała Rada Powiatu Sanockiego, porządkowały politykę finansową w powiecie. I pan tu wylicza kwoty. Gdyby to zliczyć, to by nagle się okazało 40 milionów. Sam pan powiedział, 36 milionów zadłużenie. Pan odliczy kredyt konsolidacyjny z ubiegłego roku, jest 24 miliony, które konsolidowaliśmy. Jak pan mówi o tym, że były brane kredyty, to niech pan mówi też o tym, ile zostało spłaconych kredytów w kadencji 2011-2014. A nie wybiórczo pan traktuje pewne informacje i cały czas tylko słyszę, że Niżnik przejął most,
Nic nie sprzedał? Nic nie sprzedałem, nic nie przejąłem. Pan doskonale o tym wie. Pośrednio by się chciał odnieść, zgłaszał się jeszcze pan radny Struś. No może pan jeszcze radny się wypowiedzieć, to będzie miał okazję odpowiedzieć. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie radny, powinienem wyrazić wielkie zadowolenie, że po dwóch latach funkcjonowania naszej rady doszło do takiej dyskusji. Panie starosto, jestem, wyrażam bardzo duże zadowolenie, że tak przygotował się pan do swojego wystąpienia i tak przedstawił swój punkt widzenia. Jednakże, panie i panowie radni, jesteśmy na sesji, która w swej głównej wymowie jest sesją budżetową. I winniśmy przede wszystkim, jak rozumiałem, dyskutować na temat budżetu zaproponowanego przez Zarząd Budżetu Powiatu na rok 2017. Co prawda pan przewodniczący był łaskaw skrócić moją pierwotną obecność przy tej mównicy. Jego prawo. Ale teraz poproszę tylko o połowę tego czasu, który udzielił pan łaskaw udzielić pani radnej Wosi. Ja tylko połowę proszę. Drodzy państwo, apelowałem już kilkakrotnie o to, żeby rozstrzygnąć w sposób jasny i konkretny odpowiedzialność poprzednich zarządów, poprzednich rad w kontekście tego, co ma miejsce w obecnej kadencji. Nigdy tak się nie stało. Apelowałem o to, żeby przygotować jakiś punkt wyjścia do naszej obecnej kadencji i żeby raz do końca odciąć się od sytuacji pod tytułem, co było uprzednio. Bo wiecie państwo, dlaczego to podkreślam wręcz. Samorząd powiatowy z definicji jest samorządem. Pewnie wszyscy precyzyjnie o tym wiemy, a jeżeli nie, to przypomnę, że decyzje, każde decyzje dotyczące samorządu podejmują dwa gremia. Zarząd powiatu i Rada Powiatu. Rada Powiatu oczywiście w mniej tym wykonawczym sposobie funkcjonowania samorządu jak zarządczym. A Zarząd Powiatu w wykonawczym tego słowa znaczeniu podejmuje tematy. I teraz, drodzy państwo, od dwóch lat praktycznie na każdej sesji, na której byłem, słyszałem jedną rzecz. Niżnik jest winny zadłużenie powiatu. Niżnik jest winny wszystkiemu. Jasno, pytałem wówczas i pytam teraz. Kto stanowił zarząd powiatu ubiegłej kadencji? Kto stanowił zarząd dwie kadencje temu? Kto stanowił zarząd trzy kadencje temu i tak dalej? To przepraszam, jakiś niżnik w ubiegłą kadencję, to był niżnik i jakieś aniołki? Poza tym mówił pan starosta o, podając przykłady, mówił pan starosta, bo niżnik przejął most, bo niżnik sprzedał i tak dalej. Drodzy państwo, bez uchwały zarządu takie działania nie mogły mieć miejsca. To wróćmy i popatrzmy na te uchwały zarządu, kto jest tam podpisany. Okaże się, że również nasi koledzy. To niżnik czy nie niżnik? Niżnik zaciągał kredyty? Nie. Zarząd. To nie niżnik mógł zaciągnąć nawet takiego kredytu. To nie spłaty i tak dalej. Tu jest zasada prosta. Jeżeli mówimy o tym, że stało się źle i szukamy osób odpowiedzialnych za to zło, to nazywajmy je po kolei. Ale jeżeli te osoby stanowią gremium, to również precyzyjnie odpowiedzmy sobie kto. Pod każdą uchwałą zarządu jest podpisany, jest wykaz nazwisk i podpisana osoba. To niżnik, a przepraszam, pan starosta Krawczyk i pozostali członkowie zarządu. No, wreszcie nazywajmy rzeczy po imieniu. Drodzy państwo, miałem apelować do pana Sebastiana Nieśnika o
nie odpowiadanie ad vocem panu staroście na dzisiejszej sesji, tylko na przeniesienie tej dyskusji, bo nie zamykanie jej, broń Boże, na przeniesienie tej dyskusji na inną czy kolejną sesję, która faktycznie pozwoliłaby zacząć nam funkcjonować normalnie. Pan starosta był łaskaw stwierdzić, że to z opozycji, czy ze strony opozycji jakieś spotyka się z jakimiś negatywnymi działaniami. Prawdę mówiąc, osobiście jestem zdziwiony, bo jeżeli jesteśmy opozycją, to jesteśmy taką opozycją, której pewnie każdy by sobie życzył. Nie przegłosowywaliśmy ani jednej propozycji uchwały złożonej przez zarząd, która nie miała sensu. A głosowaliśmy przeciw tym uchwałom, które faktycznie w naszym mniemaniu sensu nie miały, lub były złe. Dzisiaj słyszę wystąpienia pod tytułem MPEK to jest taka placówka, która wręcz jest niezbędna dla powiatu z powodu, że mamy młodzież spoza powiatu, że jest to jeden z elementów systemu edukacji w mieście. I z tym się zgadzam. Tylko jeżeli tak uważamy, to nie powodujmy tego, że obniżymy tak wynagrodzenie, znaczy tak budżet tej placówki, czy raczej plan finansowy tej placówki, który zmierzać będzie do jej likwidacji. To zapytam. Jeżeli mówimy o programie i o budżecie, to gdzie byliście państwo przez 2 lata, żeby nie zobaczyć, jak funkcjonuje NBEK programowo? To samo się dzieje z TIS-em, to samo się dzieje z WTZ-em i tak dalej. Tych przykładów można mnożyć. Tylko nie bądźmy, to albo bądźmy bardzo precyzyjni i konkretni, albo trzymajmy się tego, co żeśmy zaplanowali, chociażby nawet w tym budżecie, który uważam, że jest złym budżetem. Panie starosto, stwierdził pan na przykład, dlaczego przesuwamy te wszystkie środki, które były zaproponowane przez komisję do przesunięć, przesuwacie na rezerwy. Już panu odpowiem, nie dlatego, że my jako rada będziemy o nich decydować, tylko wy, i to wręcz trzyosobowo, będziecie decydować o wydatkach związanych z rozwiązywaniem rezerw. To tak to wygląda. Tak to po prostu działa. Nie trzeba pytać rady o rozwiązanie rezerwy. Tylko zarząd ma do tego już swoje prawo. Jak my wyrazimy na to zgodę, że jest na rezerwie, na tym rola rady się kończy. Panie i panowie, dyskusja na temat przewin, kar może być bardzo długa. Każdy z nas może mieć swoje zdanie. Tylko starajmy się o jedno. Jeżeli mówimy, że doprowadziliśmy do 1 miliona straty, to nazwijmy to kiedy, jak i kto. A jeżeli mówimy, że pozyskaliśmy 1 milion złotych, to też to nazwijmy. Kiedy, kto i jak. Wtedy porozumienie ma sens. Bo teraz to tylko powstaje kolejne zacietrzewienie. Właśnie pomiędzy nami. Nie ma opozycji takiej, panie starosto, która jest opozycją, jak to się teraz ładnie nazywa, nie wiem, permanentną i absolutną. Nie, my nie jesteśmy taką opozycją. Chociażby sam fakt dzisiejszego głosowania uchwał. 12 głosów było za. Wcześniej to tak samo. Podejmowaliśmy takie działania, które uważaliśmy jako klub za słuszne. Wyście uważali inaczej. I my to respektujemy. Byliśmy przegłosowani. I tak może być. Tylko nie obrażajmy się, a na dzisiejszej sesji już takie słowa obrażające się nawzajem padły. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie radny Strubi, pan pozwoli, że nawet nie muszę odpowiadać na te zarzuty, które pan postawił. Ja nie stawiam zarzutów. Jeżeli pan przeczyta raz jeszcze dzisiejsze moje wypowiedzenia, to pan dojdzie do wniosku, że wyróżniłem stałe opozycji, jak pan to mówi, tylko jedną osobę. W innym wypadku, gdyby tak nie potraktowała mnie i nas, mediak i na dzisiejszej sesji, to w ogóle głosu nie zabierał. A pan teraz wyszedł jako obrońca jednego z radnych i próbuje stawiać sprzeczne z samym sobą absurdalne nawet drugie zarzuty. No pan na ten czas, na następnej sesji, żeby odpowiedzieć.
bo to się mija z tym, czy pan nie dzisiaj. Dokładnie też tak uważam. Tak, ale to jest samo do pana. A jeśli chodzi o danego pana Rydzika, to ja wiem, że zwrócił już w tym momencie uwagę, a ty do tego możesz spokojnie wrócić. Zaczęło się od tego, że pan zarzucił Radę Kolotki, że widzicie, że nie zrobili. Ja tylko przypomniałem, że to nie my w takiej samej sytuacji byliśmy po raz pierwszy stawiali i zrobiliście dokładnie to samo, co i my. Miał pan powiedzieć do nas, ale ja... Niech pan nie porównuje sytuacji. Bo pan może napisać, że nie pan, proszę. A jeszcze jedna sprawa. Proszę pana, ja byłem ostatnie 4 lata również tu gracie i w opozycji. Może pan sięgnąć po głosowania. Czy jakiekolwiek tego typu wystąpienia, kogokolwiek z drugiej strony, a było nas w sumie tylko dwóch, bo pan nabywaniec również, na tym się opierały, że się wyciąga rzeczy wymyślone przy siebie i do pana. Mówicie państwo o materiałach. Ogólnie dostępny każdy ma od 2 lat. Można w każdym momencie sięgnąć. I jeżeli zamiast spłacać, tak jak powiedziałem, 13-14 rok, 9 milionów, 8 milionów, 0, 0, spłacacie na następny, bo my jesteśmy dobrze. Gdybyśmy tak my postąpili, nie spłacamy niczego, 20 milionów weźmiemy kredytu, a następnie się martwią do 2016 roku. Spisali zarzut do obrony, po kolei do każdego z wypowiedzi pana, jak będzie pan sobie życzył, na następnej sesji się również. Odniosę. Natomiast samo działanie było takie, jakie jest. I same dokumenty. Ja nie odnosiłem się do moich zdań, tylko wszystko cytowałem. Kwoty, z którego roku, a to pracujemy na dokumentacji, którą dostaliśmy już po raz pierwszy na pierwszym posiedzeniu sesji